Eldonarioni, Hunter na mikrofonie i witam was razem z Julim w kolejnym odcinku z gry Pokémon. No witamy, witamy was. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to oczywiście będziecie mieli go w karcie. Natomiast my z Judim będziemy teraz przeprawiali się przez wodę do miejscowości Cyanwood, gdzie według questa musimy tam dojść, żeby odzyskać jakąś medycynę. O, czekaj, tu mamy w ogóle trenera, to warto by chyba sobie od niego zacząć. Czy wy z nim walczyłeś, czy nie? Nie walczyłem z nim i właśnie sobie powiem ci tak, bo ci, co oglądają odcinki, to i tak mogą o czymś nie wiedzieć, że tak jak na przykład, tak samo jak ja miałem streama, to ty miałeś również streama. Tak. No i trochę trenowaliśmy, kurczę, i łapaliśmy nowe poki. No i ja mogę się popisać tutaj troszeczkę paroma nowymi nabytkami. Mm-hmm. Właśnie jeden z nich jest Staryu, którą chcę wytrenować i zależy mi właśnie, żeby wbić jej szybko poziom, no bo wiesz, jednak jakiś ładny psychic na kolejnego lidera by się przydał u niej, to no. Nie najgorsze. A tak, to oczywiście trenuję sobie też jakieś Taurosy, nie Taurosy. Niech też rosną w siłę, chociaż akurat Tauros na kolejną salę to najgorszy możliwy wybór. No to nie będzie zbyt dobre. Chociaż jakby się Zen Headbata nauczył, to no by właśnie, był spoko. Zen Headbata, to tak. To on jest szybki jeszcze, co prawda ma naturkę Adamancik, czyli bardziej tu pod atak. Chyba tak, on ma Adamant, albo to Kingler miał? Nie pamiętam, któryś z nich jest chyba pod atak bardziej. Albo i oba. No, w każdym razie, jakoś to się da radę. Dobra, ten już z głowy. Widziałem, że tutaj bardzo dużo... Tu można by łatwo trenować tą Staryu, bo tu jest co chwilę wyskakuje jakiś tentakul. Ja tak sobie myślę, mam Psywave'a. Czy one będą padać na hita? No nie, jeszcze raz. Nie, Psywave akurat ma różną rozbieżność, jeżeli chodzi o atak. Mhm. On nie ma ustalonego jednego. Jakbyś miał Psybeama na przykład, tak jak ja na Kadabrze. Ja Kadabrę powiem ci, że ja w 15 minut biłem 30 poziom na niej. O, dosłownie. To nieźle. To była chwila i wiesz, i już Pokémon wbity poziom, nie? Ale na tych Tentacruelach powiem ci, że najwyższy poziom Tentacruela, ja teraz sobie expiłem przed chwilą, spotkałem 28 level i za niego dostałem ponad 1000 expa. Ja wczoraj też spotkałem, w ogóle pierwsze jak wszedłem do wody, to od razu trafił mi się chyba najsilniejszy możliwy, 29. O kurde, to jeszcze lepiej niż ja. Tak, ale tak to ogólnie te tentakule nie są takie silne i tak dużo expa nie wchodzi. No ale rzeczywiście, jak fajny tentakruel się trafi, to ładnie ten exp leci. Dobra, to ja sobie tutaj popływam, popatrzę, czy są jeszcze jacyś trenerzy. Na prawo jest. Chyba nie ma. Odpaliłem też... A nie, dobra, jest na dole, no, swimmer ja Paula. Eleni. A to tutaj po lewej troszkę... stronie, tak? Tak, troszkę bardziej po lewej. Dobra, też tutaj ma, widzę, kamerze. Że... Staryu i pewnie Starmie będzie drugi Pokémon, czy nie? Kurczę, teraz nie, wziąłem sobie Whipping Bella, ale no dobra, dam radę chyba na wodzie bez roślinnego. Ale to w razie czego jesteśmy blisko, to możesz się jeszcze wrócić tak, na szybko. Się cofnąć, ale właśnie też zastanawiam się, czy tak bardzo teraz mi zależy na trenowaniu tego Pokémona. No zobaczymy. Jest Gengar, on jest silny, tutaj jest dużo takich silnych Pokémonów u mnie teraz, więc może nie będzie potrzeby. Niech inne też trenują, a nie ciągle to samo. Dobra, dosłownie po prawo, jak od razu popłyniesz, będziesz miał tę babkę kolejną, nie? Do rozwalenia. Spoko. Gengar Shadow Punch i leży prawie na hita. Widzę, że jeszcze small boxik mi wyleciał i ze small boxa dostaje TM73. Fajnie, jak ze small boxa leci TM, tylko ciekawe, TM73, Thunderwave, no. O, dobry. Przyda się. Odkryłem drogę 41. Tutaj jeszcze po lewej będziemy mieli Simona, czy to już... Nie, dobra, nie walczyliśmy z Simonem. Nie, czyli jeszcze od razu po lewo, po tej samej linii jest dosłownie ten. Powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz. Czy w drodze powrotnej zahaczymy o wyspy Tete Viru, czy w tej drodze? No właśnie się zastanawiam. Może w powrotnej, już będziemy bardziej gotowi na to. Wydaje mi się, że w przyszłym odcinku moglibyśmy ewentualnie, wiesz... Romnąć sobie o lidera, który raczej nie będzie ciężki, wydaje mi się, że to będzie chwila motyla. I byśmy po prostu obskoczyli je w kolejnym, nie? No rozumiem, no też tak myślę, że to nie jest zły pomysł. O dobra, doleciałem do tej Pauli. Aż sobie Ripela włączyłem, bo jednak kurczę, co chwilę ten tak ulicy. Ja też kupiłem dużo super Ripelów, po 200 kroków, one dają ochronę, to, to korzystam. Przydatne. Za dużo tego po prostu, no. No dawaj te tentakule na hita. Gengara będę musiał zmienić, bo tutaj Gengar, no niestety, ale...
Ale już mu się ataki skończyły z Sucker tego. Nie z Sucker Puncha, tylko z Shadow Puncha. Maksymalny możliwy level na chwilę obecną. Nie, ja na razie mam... A właśnie, który ty masz ogólnie poziom postaci? 30 niestety dopiero. Dopiero 30. No ja już 33. Tak, już mi ludzie zdradzili i mówili, że a, to już 33, a ty dopiero ten. Słabo, słabo. Ja mówię spokojnie, spokojnie. Nadrobimy. Nie każdy tak maniaczy jak ja. No właśnie. Dobra, muszę zmienić Pokemona, bo ten to niestety już... kogo wziąć? A tą starą Kadabrę wezmę, niech... Niech ona wleci, została od razu zatruta, taki plan miałem też. Żeby od razu była zatruta i z Psybeama niech będzie. Myk, dobra, super. To teraz zmiana sobie, może... Może Fluffy'ego wezmę teraz, chociaż... Dobra, niech będzie Fluffy. No, Fluffy jeszcze trochę będzie cię ewoluował chyba. No bo on na 30 z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Tak patrzę na mapkę. I w sumie to ja już jestem przy tych wyspach. Już jestem przy Tianwood. Tak, już? O kurczę, szybko. No strasznie szybko. No ja jeszcze z George'em tutaj walczę. Nie wiem, czy to nie jest ten właśnie zaraz przy tym. Też nie jest ostatni jakby, no ale zobaczymy. 6 Pokemonów ma? Tak, tak, ojej. No, dobra. To. Nie będę miał dość Psywave'ów, szkoda. Tutaj jeszcze kolejny trener ma Goldiny. Dwa przynajmniej, może trzeci będzie też. Mhm. Zobaczmy. Seeking trzeci. O, no to już taki bardziej ekspodajny. No, na 20 levelu. Not bad. Dobra, Staryu, już brak, już niestety zbyt osłabiony tymi wszystkimi walkami. Też się Confuse Ray'a uczy. Dobra, to zamiast Tackla może być. Nic, 30 moves to Pokémon. 30 ruchów już moich Pokémonów nauczyłem. No to ładnie, nie wiem czy ja coś takiego... Nie, chyba takiego jeszcze nie miałem. Takiej torowki w tej gierce. Dobra, ja już jestem na wyspie. Okej, dobra. Ja się dalej bawię z tymi tentakulami nieszczęśliwymi. Ale widzę, że Kingler po prostu jak wchodzi, to wszystkich masakruje na hita. Już patrzę tutaj, jak wygląda sprawa. Ja, Bracianut jest. O, coś mnie zatrzymało. O kurde! Ej, chyba wiem o co chodzi, ale... Pewności nie mam, ale się domyślam. O kurde! Czy to coś się dzieje na północy? Nie, właśnie nie na północy. Nie na północy? No to mnie zaciekawiłeś. Ale... Ale no, no wiesz o co chodzi. Co ty chcesz? Dobra, jeszcze z Kylie będę walczył. O! Też będę tam. Kurde, ciekawego trenera znalazłem. Ale ty już na samej wyspie? No na wyspie tak jakby. Okej. O kurde, co ty gadasz? Ty, jest fajny NPC, który uczy różnych przeróżnych ataków, taki Egg Tutor. A, słyszałem o nim. Ludzie mi mówili, że to jest właśnie mega fajna sprawa, że rzeczywiście jest koleś, który uczy zwykłych egg movesów, których oczywiście tylko przy narodzinach Pokémon mógłby się nauczyć, a tutaj taki dodatek wprowadzili interesujący. No. Ja myślę, że naprawdę spoko sprawa. Ułatwia życie, ale ja tam nie narzekam. Lubię takie ułatwianie życia, nie jest złe. Okej, okay, chyba... No, ten... w takiej grze to... Tak. Bardzo przydatne. Powiedz mi, jak tam u ciebie? Czy ty już jesteś na wyspie, czy jeszcze tak, nie? Tak, jestem już na wyspie, chociaż widzę na razie samą plażę wszędzie. No po prostu dobra, jedź w dół do drogi. Aj, rzeczywiście. A on tutaj naciera na nas. Ten, znaczy, no może nie tak na nas, ale ten Suicune, to wiedziałem, no, że to o niego chodzi. Że to musi być on. No tutaj ten Eugene właśnie jest, ja z nim zagadam. A, z nim możemy walczyć. Tak, tak, z nim zawsze można walczyć, on jest, wiesz... Drowsy 25 level. Pierwszy Pokémon od razu mówię. Jaki jeszcze raz powiedz? Drowsy? Eugene ma Drowsy pierwszego Pokémona, tak. Mhm. Okej, okay, ja tam pójdę z tą Staryu, ale mówię, najpierw się trochę podleczę.
Mnie tutaj trochę mocno próbuje obijać, ale... A ile łącznie ma Pokemonów? 3. 3. A to jakoś pójdzie. O kurde, nie jest to dobrze. Bo mnie wziął i zasnął. Najgorzej. A ma Dreamitera też. Oho. Wstawaj. Ja muszę mu paraliż rzucić dodatkowo. Ja już też ruszyłem na niego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Thunder Wave wlatuje, dobrze. Disable siada. Confuse Raya rzucam od razu. Jak nie urok to sraczka, on musi mieć wszystko. No pat, dobra, już nie trafił. Ten Drowsy, o nie, a już myślałem, że będzie stosować głupią taktykę, bo najpierw, kurczę, używał Dreamitera, zanim mnie uśpił. No. Ale no niestety, dobra, sprawdzę, czy mam coś, co może mnie uleczyć z tego. Dobra, są Awakeningi, okej, trzeba tak próbować. Ach, Confusion, użył jeszcze kryt za 33. Jest, leży, pierwszy Drowsy leży. Kolejnym Pokemonem jest, już ci mówię, Haunter na 25. Haunt, no to spoko. Jego się nie boję, mamy w sumie Gengary, więc... Jakoś pójdzie. A ja mam farta na tą Drowsy. Ona po prostu cały czas używa Dreamitera w tym momencie. Nawet no to jakoś... ładnie się trafiło. No, mam nadzieję, że Expa też trochę wleci. Thundershock. Dobrze, sam się trafia za 11. Ja sobie na Huntera wywalę Taurosa. Używam Inluka, nie mogę zmienić Pokemona. U mnie to samo. Ta sama taktyka. Leak, ojejku. A, Lig nie zadziałał na mnie. Oj, biedny. I ostatnim Pokemonem jest Electrode. Electrode, o proszę. Który używa Sonic Booma. No i wiadomo, to jest jeden z najszybszych Pokemonów w grze, to... Mhm. U mnie Screecha używa, no to jak zamierza używać Sonic Booma, to niech sobie Screecha używa. Spoko. Znowu Screech, okej. Okay. No tak. U mnie znowu ci, Sonic że... Boom. Nie, Static zadziałał. Ale powiem, a nie, Thunder na końcu, tylko... Aj, nie trafił ten... Ej, nie no, to była dla mnie jedna z najprostszych walk, słuchaj. Serio, no nic mi prawie nie zrobił, jakoś tak coś mu nie wychodziły te ataki. Ale pokonał. O kurde, ja zapomniałem, że ja tu i ataków nie mam na Gengarze, ja muszę zmienić na Growlite'a. Nie masz na nim... A, no tak, bo ty nie podleczyłeś pokłów. Nie byłeś w Pokécenter, ojej. Dobra, ale używa Screecha, to dobrze. To ja użyję Firefanga w tym momencie. O, znowu używa Screecha. Oj, teraz jakby mnie trafił, to by mnie dojechał. Ja ci mówię, Screech, ale potem używał Thundera. Oj, użył Thundera za 43. Dobra, no, leżysz. Wiadomo, to jest specjalny atak, więc w sumie tak trochę dziwnie łączy te ciosy. Screech, Thunder... No i mam Ampharosa. O, no to gra. A Ampharos uczy się Thunder Puncha, tylko czy mi to potrzebne jest na początek? No wezmę, niech będzie. Why not? Zawsze coś tam przydatnego. To trzeba szybko lecieć, uleczyć Pokemony. Teraz tak, tutaj medycynę się dopiero dostawało. Jak się pokona lidera. Tylko żeby questa wykonać prawdopodobnie to trzeba najpierw zajść do tego, do budynku tego na dole. Dobra, czekaj, czy to jest ten budynek? To chyba jest ten na południe taki, z taką deską surfingową. Tak, to chyba jest to. A przynajmniej tak wygląda jak jakaś apteka. 125 lat biznesu, jest napis. Tak, to tutaj. What should we do now? Try Smith, call her grandpa Myron, she is the gym leader. The Ampharos, ja wezmę odpowiedź, the Ampharos needs help po prostu, a nie. Pomóżcie mu, a nie, to jest zła odpowiedź. Myron. Aha, Myron, dobra. I co? Zamiast tyle gadać, to dawajcie miksturkę. Ampharos potrzebuje pomocy. O, dobra, teraz... trzeba trzecią wrócić. Opcję. Tak, ale teraz możemy już return to Jasmine in Olivine Lighthouse. Ej, właśnie ciekaw jestem, bo wiesz, że zawsze tak wyglądało, że teoretycznie tą salę się rozwalało pierwszą, co nie? Tak. Ale ona według kolejności była jakby po Olivine. I teraz właśnie ciekaw... Nie, tutaj był piąty lider. Tu była piąta odznaka, nie szósta. O kurczę, no to ale tutaj już dostajemy informację, żeby wrócić teraz do Jasmine. Tak, ale tutaj jest... Czekaj, zobaczmy. Researcher Reginald. Czy my możemy tu wejść? Mi się wydaje, że zawsze pokonywałem wcześniej tego lidera. Znaczy, dobra, może masz rację, rzeczywiście to był piąty, ale... SS Aqua. And save my data, aha.
Ty, a czy to nie jest... No tak, to tak czy siak musimy iść do Olivine w takim razie. Okej. Okay. Trzeba będzie się wrócić. No dobra, dobra. Czyli jednak ten... Stalowe najpierw sala. Kurczę, a ja Quillawę tak olewałem teraz. I tak, a Staryu, trenujmy Staryu. No wiesz co, to może sprawdźmy jeszcze te wyspy naokoło. Mhm, czy coś czy expić sobie coś, no. Ja sobie sprawdzę na północy, czy na pewno... Nie, na północy zupełnie tutaj nic nie ma. Tu są wszędzie jakieś skałki itp. W ogóle od tego miasta jest, jest ten safari, o którym ludzie mi mówili. I to no. Safari, wiesz, tam występują Pokemony z innej generacji również. Ponoć trafić, a zresztą widzę już wejście do safari, do tej jaskini. Ponoć to wiesz co, to może, Pokemon, tym się, to może tym się zajmiemy, jak po prostu najpierw załatwimy Olivine. Tak, 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 tak. Też tak myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy się tam udać. Teraz mamy w ogóle dwa główne zadania. The Defense Girl i Rat on Board. Tak, dokładnie. Jak coś, to na dole na wyspach jest gościu, czyli ten gościuwa w sumie. Na dole, tutaj na północy. Tak, tak, Seal 22 poziom. Gdzieś ty ją i na Hita. Na dole wysp, wiesz? Trzeba po prostu płynąć przy dole ogólnie tych pasm skał i wtedy będą trenerzy. Dobra, jest drugi. Jest drugi trener. Swimmer Matthew. Z Krabim 23 poziom, a na 33 ja się nauczę Shadowbola. No właśnie, no i to już dobra rzecz. Już w sumie będę blisko. Czekaj, co ona tu mówi? Hyder, are you looking for some water type? Aha, dobra, to jest tylko zwykła babka. Są też te wiry, nie można w nie wpłynąć. No niestety jeszcze nie mamy Whirlpoola. Jeszcze nie mamy. Ach, nie zauważyłem, że Ripple się skończył. Masakra. Ja używam właśnie kolejnego. No super, Ripple bardzo mocno ratują skórę, nie? Mhm. Po 200 tego. Po 200 kroków. No jednak na wodzie to chyba tak czy siak Quillawy nie wystawiam. Te Quillawy to chyba wystawię już naprawdę, jak będzie jakiś Steelix na sali wystawiony i po prostu walnę raz z overheat, to już będzie takie naprawdę mocne osłabienie. No. A tak to w sumie można, wiesz, jak ma się Pokemony pod surfa czy coś, to ta Staryu tak czy siak się przyda na salę starową, tak mi się wydaje. Taki ja na pewno Pokemon będę korzystał, ja na pewno będę korzystał z Gengara na sali. Mhm. Bo on tutaj bardzo dużo może porobić. Na pewno na Steelixa będzie dobry, bo Steelix wiadomo, to jest jednak dev zwykły, a nie specjalny. Mhm. To on tam może ładnie porobić. No i z Growlite'a, który tutaj ma tego, ma Fire Fanga. Możliwość dziabnięcia albo z Flame tego, z Flame Charge'a, który tam jeszcze... Tam Flame Wheel'a, jak się nazywa ten atak? Flame Wheel, o, który przyspiesza Wheel, jeszcze tak, dodatkowo. Tak, tak, tak. Mhm. No powiem ci, że kilku tych swimmerów tutaj jest do tego, do pokonania. Już na czwartego trafiłem. No ja też walczę sobie z gościem. Nie wiem, czy walczyłeś już, co ma 2 AG Gyaradosy. O, to nie. Jeszcze nie walczyłem. Jest właśnie przy jednej z tych wysepek. No wiesz, za Gyaradosy coś czuję, że ładny exp pójdzie. 20 level, więc tak nawet nie najgorzej. No, Kingler tam... Dobra, 500 dla Staryu, dla niego ponad 1000 za nie. No to nie jest źle. Ale niestety na same wyspy jeszcze się nie dostaniemy. Co ja tutaj dostałem? O, kolejny small box. A powiedz, przy której wyspie go znalazłeś? Ej, masakra, ej, nie mam pytań. Otworzyłem small boxa, co nie? No. Nie uwierzysz, wypadł mi Master Ball. O kurde. Ja pierniczę, nie wierzę. Ale ty to jesteś fuksiarz, a na mnie mówi, że fuksiarz jestem. Dobra, jestem przy Gyaradosach już. Okej, okay. Na północ jest jeszcze jakaś Wendy, ale to jest po prostu, nie wiem, cud. Ja w ogóle, jak pamiętam, robiliśmy pierwszego streama, tam nie wiem, ktoś mi wysłał w ogóle Master Balla, ale mówię, o nie, to jest otrzymane od kogoś, nie będę z niego korzystać i właśnie ludzie się pytają, skąd ty masz Master Balla? Ja mówię, a dostałem na pierwszym streamie. Ale teraz mówię, kurczę, ciekawe jak się zdobywa te Master Balla, czy tylko właśnie fabularnie, a tu proszę. Albo fabularnie, albo z tego, nie? Tak, może po prostu wylecieć z tego, nie no, niezły farcik. Szczególnie, znaczy... to jest dobry, wiadomo, przedmiot, jeżeli chodzi o łapanie legend, co nie? Aczkolwiek no. Ludzie piszą, żeby nie łapać pierwszej legendy z brzegu. W sensie, że na przykład będzie możliwość walki, powiedzmy, z Ho-Oh'em, co nie? No. To, żeby nie łapać od razu, bo jak się ubije legendę, to ona się za 7 dni respi. Jak złapiesz, to już chyba nie ma możliwości. Jeżeli się zrespi za te 7 dni, to ona, na przykład to może się zrespić, nie wiem, legenda, która jest shiny, albo która ma hidden abilitkę. Albo po prostu lepsze, wiesz, IV-ki.
Czyli dużo jest takich spraw, że można sobie to troszeczkę tak pomyśleć, co jest lepszą opcją. W ten sposób. Tylko z drugiej strony, jak sprawdzić te wszystkie statystyki? No bo hidden abilitkę to jeszcze idzie jakoś tam obczaić na przykład, co nie? To idzie zobaczyć, czy jest shiny, wiadomo, gołym okiem. Tylko właśnie, jeżeli chodzi o inne statystyki, o naturkę, w ogóle właśnie z Abrą podejść do legendy, bo to chyba też zadziałać powinno. No, w sumie. To jest, nawet mówię, tu już nawet nie chodzi o jakieś tam hidden abilitka, to zgadujesz naprawdę małe szanse na trafienie takiego poka. To już naprawdę jak ktoś maniaczy bardzo, bardzo długi czas, to może coś takiego trafi. No ale jednak Pokémon legendarny pod fajną naturkę brałbym od razu. No, tylko żeby sprawdzić tę naturkę najpierw. No właśnie, właśnie. Bo to jest 50% szans, że będzie albo ta, albo inna. Mhm. Tym Pokémonem. Wiesz co, ja już chyba rozwaliłem wszystkich tych trenerów. Spoko, ja jestem tak jakby na ostatnim już, który jest... Znaczy, ostatnim, może z wszystkim jeszcze nie walczyłem, ale tak jakby całkiem na wschód. Okej, George Simon, czy ja z wami walczyłem? Z George'em walczyłem. Z Simonem walczyłem. No to ja wszystkich rozwaliłem w takim razie. Aha, no to super. No dobra, no to trzeba się udać już chyba do Olivine Lighthouse. Tam tak, ja już jestem na plaży ogólnie. Serio? O kurczę, szybki jesteś. Dobra, to ja jeszcze tylko rozwalę tego tentakula, bo... Jasne. Ja sobie tutaj uleczę tylko Pokémony na szybko, bo już mamy w chłopie 21 minut. To zleciało tak szybko. No właśnie szybko zleciało, ale tu cały czas coś się dzieje, cały czas z kimś walczymy. No. Czas leci. No i myślę, że już jutro u mnie, no to trzeba będzie po pierwsze oczywiście oddać jej tę miksturkę, żeby mogła już w końcu uzdrowić sobie tego Pokemona, no a po drugie, co najważniejsze, to już iść na kolejną właśnie salę stalową. Zobaczymy. Dokładnie, a potem jeszcze będziemy mogli od razu machnąć tego drugiego questa z tym SS-Aqua. Tak, dokładnie. Dobra, ojej, Kustariu mi padła. No dobra, zobaczymy, czy Quilava z overheatem rozwali Tentacruel. No wiesz co, to może zróbmy tak, że ja zakończę, a ty sobie zaczniesz kolejny odcinek i tak będzie Gido, tutaj będzie przedłużane. Tak. Także mordy, morderczki, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie, oczywiście link do Yudiego macie na karcie końcowej, No wiecie, wszędzie jest, tak? Wystarczy sobie po prostu znaleźć, zawsze pokazuje się. I jutro kolejny odcinek u niego o 14:00. Jak ktoś nie wie poprzedniego, to oczywiście zachęcam do obejrzenia. Tutaj macie w karcie. To było na tyle. Żegnamy się z wami do następnego. Trzymajcie się. And yo! Cześć wszystkim, hej!